Po godzinie 20 w miejscowości Czerna, powiat bolesławiecki, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy kondygnacyjnym, który zamieszkiwało 16 osób, 6 rodzin. Doszło do pożaru na poddaszu, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił na dach, ogień widoczny z dużej odległości. Na szczęście wszyscy mieszkańcy opuścili budynek. Pierwsze na miejsce przybył zastęp miejscowej jednostki OSP Czerna, który podjął działania gaśnicze. Duże podziękowania dla mieszkańców, dla członków tej jednostki, którzy podjęli szybkie działania. Najważniejsza rzecz, przeprowadzono, dokończono ewakuację, sprawdzono pomieszczenia na niższych kondygnacjach. Niestety w związku z tym, że zaczął walić się dach, spadały dachówki, musieliśmy wycofać roty z budynku. Wy jako pierwsi byliście na miejscu? Tak, my jako pierwsi, ponieważ chłopacy, którzy trenowali na boisku, zobaczyli ogień, że się dymi, przylecieli na remizę, część na remizę włączyła syrenę, następna część poleciała do mieszkańców, ewakuować mieszkańców, dać znać mieszkańcom, bo mieszkańcy byli nieświadomi tego, że się im dom pali. Nie wiedzieli nawet o tym, tak? No w pierwszej chwili nawet nie wiedzieli, bo dym wyszedł na wierzchu, na dach, a nie wyszedł do środka, nie słyszeli nic, dopiero na chwilkę. My jak przyjechaliśmy, paliło się już dach, jak przy kominie się palił. To była trudna akcja? Tak, trudna akcja ze względu na to, że obiekt wielorodzinny, 6 rodzin tutaj mieszka, duży budynek, duży dach. Państwowa Straż Pożarna czy inne jednostki przyjechały kilkanaście minut po nas, tak? My na miejscu byliśmy. Wody mamy tylko 2000 litrów wody w zbiorniku, także chwała mieszkańcom, którzy nam pomogli, prywatni mieszkańcy, którzy nam pomogli zbudować linię zasilającą, żebyśmy mogli zasilić samochód i z niego podawać wodę dalej. Bo korzystacie też z takiego basenu ogrodowego. Tak, podjąłem decyzję, żeby wykorzystać pompę Niagarę, wrzucić pompę Niagarę do basenu, który tutaj sąsiad miał basen, no może nie będzie miał nam tego za złe. I podawaliśmy z tego basenu, dopiero nam zaczęło wystarczać wody. Na pierwszy rzut jest potrzebna jak największa ilość wody. Wszyscy widzieli, na środku zapaliło się i od środka poszło na boki w jedną, w drugą. Na środku dachu powstał pożar, tak? Tak, bo go widać nie było, bo dach był nowy, zrobiony i nie widać było. Czy mieszkańcy, którzy byli w środku, wiedzieli o tym, że się pali na dachu? Część wiedziała, część nie wiedziała. Sąsiedzi, jedni od drugich, tam 6 rodzin mieszka. Spaliło się, trudno się mówi. Tragedia i to duża.